Cześć. Przed Świętem Aniołów Stróżów pojawiła się taka akcja, więc postanowiłam ją wykorzystać i podziękować mojemu aniołowi, który kiedyś bardzo mi pomógł, a którego imienia do dzisiaj nie znam. Obiecałam, że nie będę rozpytywać, domyślać się, pytać. Prosił tylko o modlitwę. A historia jest taka, że niedługo po tym, jak urodziło się nasze czwarte dziecko, popsuła mi się wysłużona pompa insulinowa. Poważna awaria silnika, więc producent powiedział, że nadaje się do kosza, trzeba kupić nową. Na to nie było nas stać. Z dnia na dzień wróciłam na zastrzyki, brałam ich 7 dziennie, dwie bazy, 5 do posiłków, czasem jeszcze jakiś dodatkowy. A ponieważ choruję od dziecka, no to czasem nie wiedziałam już, gdzie te igły wkuwać. Oczywiście pompa insulinowa to też igły, ale wbija się je rzadziej. A poza tym pompa bardzo pomaga wyrównać cukrzycę. Codzienność przy czwórce dzieci była no, naprawdę intensywna. Więc bardzo tej pompy potrzebowałam. I zaczęłam się o nią modlić. Zwyczajnie, za wstawiennictwem przyjaciela. Mam tutaj jego zdjęcie. To jest Rafael Arnaiz. Trapista, który w latach 30. w Hiszpanii zmarł na cukrzycę insulinozależną, czyli właśnie taką jak mam ja. No i nie musiałam długo czekać. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie bliska koleżanka i powiedziała, żebym, jeśli tylko mogę, przyjechała do niej tego dnia. Byliśmy wtedy urodziny, więc powiedziałam, że będę późnym wieczorem. Nie wiedziałam, o co chodzi, no coś ważnego, więc jechaliśmy. I kiedy do niej przyszłam, ona wręczyła mi grubą kopertę, anonimową. Powiedziała, że to są pieniądze na pompę insulinową. Jeśli jesteście ciekawi, ile pompa kosztuje, możecie to wygooglać. Powiedziała, że ta osoba prosi, żebym nie pytała, kto to. Że jak jestem ciekawa, to dowiem się po drugiej stronie. I żebym się modliła za tą osobę. Nie jestem pewna, czy ona ten film obejrzy, ale no jakoś chciałabym podziękować, więc nie będę tutaj śpiewać, tańczyć, mówić wierszy, tylko po prostu ruszę z nowenną. Z nowenną do Rafała. W jakiejś ważnej intencji, którą ta osoba nosi dzisiaj w sercu. Tej intencji będę mówić nowennę. I dzisiaj startuję. Dziękuję.